Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Słucham, Słyszę, realizowanego wraz z Domem Kultury w Rawiczu. Podobno Ludwig van Beethoven wyraził się kiedyś: pauza to też muzyka. A ukraiński poeta dwudziestowieczny Bohdan Ihor Antonycz stwierdził, że cisza to muzyka Boga. Jeśli tak jest, jeśli cisza jest elementem muzycznym, to jak to możliwe, aby w muzyce oddać zjawisko ciszy, braku dźwięku? Od dawna kompozytorzy wykorzystywali nie tylko pauzę, ale także różne zjawiska i sytuacje, które wiążemy z ciszą. Takie jak noc, spokojny nastrój, sen, kiedy człowiek milczy, kiedy wokół niego panuje właśnie absolutna cisza, umożliwiająca wypoczynek. No ale oczywiście muzyka musi brzmieć i będzie ilustrować to, co dzieje się wewnątrz śpiącego człowieka, w jego umyśle. Zacznijmy od takiej właśnie sceny. Jest rok 1676 i oto najwybitniejszy francuski kompozytor XVII wieku, Jean-Baptiste Lully, który faktycznie był Włochem i pierwotnie nazywał się Giambattista Lully, pochodził z Florencji, ale większą część życia spędził we Francji i był właściwie nadwornym kompozytorem króla Ludwika XIV, króla Słońce, skomponował operę pod tytułem Atys, opartą, jak było to wówczas w zwyczaju, na tematyce mitologicznej. I oto w centrum tej opery, obszernej, pięcioaktowej, w trzecim akcie znajdujemy kluczową scenę, scenę snu, gdy główny bohater, tytułowy Atys, zasypia i nawiedzają go najpierw sny rozkoszne, a potem straszne. I te rozkoszne sny to właśnie muzyka kołysanki. Muzyka ułatwiająca zaśnięcie, ale też odmalowująca ten spokojny nastrój, tę ciszę, powiedzielibyśmy, która otacza spokojnie śpiącego człowieka, śniącego o wspaniałych rzeczach. Głównym instrumentem, który został wykorzystany przez Lully'ego w tym momencie, był flet, instrumenty dęte drewniane, które mają właśnie ową możliwość tworzenia spokojnego, delikatnego nastroju. Posłuchajmy i popatrzmy, jak wygląda fragment owej sceny snu w wykonaniu artystów zespołu Les Arts Florissants pod dyrekcją Williama Christiego. Jednocześnie zwracam uwagę na wspaniałe stroje. Stroje z epoki, w której odbyła się prapremiera owego dzieła. Przypominam, są lata 70. XVII wieku, ponieważ wtedy właśnie w zwyczaju było, aby niekoniecznie przebierać bohaterów opery czy spektaklu teatralnego w stroje z ich epoki, w tym przypadku w stroje z czasów starożytnej Grecji, ale właśnie aby nosili stroje sobie współczesne, a więc stroje XVII-wieczne. Popatrzmy i posłuchajmy, poddajmy się temu nastrojowi ciszy i snu Atysa. Thank you.
W naszej muzycznej podróży przesuwamy się o 150 lat do przodu. Jest okres romantyzmu, ostatni rok życia Franza Schuberta. Latem 1828 roku austriacki kompozytor pisze kilka utworów, kilka pieśni, drobne utwory kameralne i pisze swój ostatni utwór kameralny, czyli kwintet smyczkowy C-dur. Kwintet smyczkowy, ale nie skomponowany dla typowego kwartetu smyczkowego, a więc pierwszych skrzypiec, drugich skrzypiec, altówki, wiolonczeli z dodatkiem jakiegoś instrumentu spoza rodziny skrzypiec, spoza rodziny smyczków, na przykład fortepianu, jak to się też zdarzyło poprzednio Schubertowi, czy na przykład jakiegoś instrumentu dętego, chociażby klarnetu albo fletu. Nie. Schubert tym piątym instrumentem w kwintecie czyni drugą wiolonczelę. To zabieg dość rzadki, ale wcale nie tak bardzo oryginalny. Podobnie czynił Luigi Boccherini w XVIII wieku, czy Wolfgang Amadeus Mozart. I oto druga część tego kwintetu, Adagio, znowu oddaje nam zjawisko ciszy, albo inaczej, zjawisko próżni. Pustka to brak przedmiotów, cisza to brak dźwięków. To, co tworzy Schubert w tej drugiej części swojego kwintetu, to właśnie nastrój absolutnej pustki. Nie ma niczego, nie ma ani dźwięków, ani przedmiotów, ani mamy wrażenie, nie ma nawet czasu. Jesteśmy w jakimś absolutnym bezczasie. Czas się zatrzymał. A przecież muzyka to sztuka istniejąca w czasie, w odróżnieniu od malarstwa czy rzeźby, które są formami przestrzennymi, muzyka to sztuka czasowa, temporalna, powiedzielibyśmy. Oczywiście utwory muzyczne istnieją w zapisie nutowym, ale kiedy mówimy, że poznaliśmy utwór muzyczny, to nie dlatego, że przejrzeliśmy zajmującą kilka metrów kwadratowych partyturę danego utworu, ale poświęciliśmy na wysłuchanie tego dzieła muzycznego 10 minut naszego życia. Muzyka istnieje w czasie, melodia rozwija się w czasie. I to niesłychane, co udało się zrobić Schubertowi w owym fragmencie kwintetu C-dur, to właśnie stworzenie takiego nastroju, iż mamy wrażenie, że mimo że słyszymy płynącą muzykę, to cały czas wydaje nam się, że wszystko się zatrzymało. Zatrzymał się świat, zatrzymał się czas. Schubert osiąga to bardzo prostymi, a jednocześnie wyrafinowanymi środkami. Mając do dyspozycji pięć instrumentów, nie całą orkiestrę symfoniczną, ale też nie tylko jeden instrument, co byłoby najłatwiejsze. Minimalna ilość instrumentów, no to instrument jeden solowy, ale nie, on tutaj ma pięć instrumentów, a jednak mając do dyspozycji pięć różnych głosów, osiąga wrażenie absolutnej pustki, absolutnej próżni. Skrzypce grają swoją melodię, jakby towarzysząc jednej z dwóch wiolonczel, która wydaje z siebie bardzo dziwne dźwięki, bowiem muzyk gra na niej pizzicato, to znaczy potrącając palcem struny, nie gra smyczkiem. I między tymi dwoma instrumentami pozostałe trzy
wykonują cały szereg akordów, nie milknąc ani na moment, a jednocześnie te puste uderzenia, te jakby puste kompletnie dźwięki wiolonczeli towarzyszące melodii skrzypiec tworzą ów nastrój absolutnej martwoty, absolutnego zatrzymania się, do pewnego stopnia właśnie ciszy. Potem to się jeszcze zmieni, bo skrzypek, artysta grający partię pierwszych skrzypiec, on też będzie grał pizzicato na swoim instrumencie. I tak to właśnie Schubert buduje. Posłuchajmy wstępnego fragmentu drugiej części, czyli adagia, owego niezwykłego kwintetu C-dur. Kwintetu, który powstał na 2 miesiące przed śmiercią kompozytora, latem 1828 roku. No i w naszej muzycznej podróży po świecie ciszy, ale świecie ciszy oddanej przez muzykę,
Przenosimy się do wieku XX. Są lata XX, wczesne. Włoski kompozytor Ottorino Respighi komponuje kolejny swój poemat symfoniczny. Wcześniej, jeszcze w okresie I wojny światowej, powstały fontanny rzymskie, później powstaną jeszcze uroczystości rzymskie, a teraz w połowie lat XX powstają pinie rzymskie, czyli muzyczny obraz czterech miejsc, przede wszystkim w Rzymie i na terenie otaczającym Rzym, gdzie rosną owe odmiany sosny, czyli pinie. Respighi to kompozytor niezwykły. Po Antoniu Vivaldim, po 150 latach, pojawia się oto taki kompozytor. A co się działo w międzyczasie? W międzyczasie włoscy kompozytorzy pisali przede wszystkim opery. I nawet ci najwięksi z nich, którzy czasem zdradzali operę z muzyką instrumentalną, tacy jak Gioachino Rossini czy Giuseppe Verdi, przede wszystkim jednak wpisali się do dziejów muzyki jako twórcy operowi. Przez te 150 lat od czasów Vivaldiego nie było drugiego takiego kompozytora, który tak świetnie potrafiłby posługiwać się orkiestrą i nie komponować oper, albo z kolei opery traktować jako gatunek uboczny, w pierwszym rzędzie zajmując się właśnie muzyką instrumentalną. Takim kompozytorem stał się na przełomie XIX i XX wieku dopiero Ottorino Respighi. I oto trzecia część pinii rzymskich. Kiedy na początku lutego bieżącego roku z grupą przyjaciół byliśmy w Rzymie, udało nam się zobaczyć pinię przy Villi Borghese. To jest pierwsza część owego poematu, obrazująca muzycznie pinie rosnące parku wokół tego sławnego zabytku rzymskiego, w którym mieści się znakomita, fantastyczna, rewelacyjna wprost galeria sztuki barokowej, zarówno malarskiej, jak i rzeźbiarskiej. Serdecznie Państwu polecam odwiedzenie tego niezwykłego muzeum w czasie, gdy będzie to już możliwe zarówno dla mieszkańców Włoch, jak i dla nas. Trzecia część owego poematu to pinie na Janiculum. Janiculum to wzgórze w Rzymie i oto w tej absolutnej ciszy, kiedy najpierw odzywa się obój, towarzyszy mu harfa, następnie słyszymy jeszcze mini solo wiolonczeli. Wszystko to są instrumenty niezwykle delikatne, o bardzo cichym dźwięku, o niewielkiej dynamice brzmienia, znakomicie właśnie nadające się do oddania tego nastroju ciepłej rzymskiej nocy. Zapada cisza, w której słyszymy solo klarnetu, bardzo krótkie znowu, i potem śpiewa ptak. Ottorino Respighi zażyczył sobie, aby odtworzono w tym momencie fragment nagrania głosu pewnego ptaka z konkretnej firmy amerykańskiej Brunswick Records. Ptaka, który został nagrany i jego głos utrwalono na owej płycie, właśnie na Janiculum, w pobliżu Akademii Amerykańskiej, takiej placówki opiekującej się studentami amerykańskimi przebywającymi we Włoszech na przełomie XIX i XX wieku. I oto nowoczesna technika wkracza do muzyki symfonicznej, i z nagrania zostaje odtworzony głos owego ptaka, nie naśladowany już przez żadne instrumenty. Posłuchajmy, jak to brzmi, a ja mam dla Państwa zagadkę. Proszę spróbować odgadnąć, jakiż to ptak śpiewa w trzecim fragmencie poematu symfonicznego Ottorina Respighiego Pinie rzymskie, czyli
śpiewa wśród pini na Janikulu. Być może zgadli Państwo, że tym ptakiem był słowik. Chciałoby się zacytować Romea i Julię Williama Szekspira. Chcesz już iść? Jeszcze ranek nie tak blisko. Słowik to, a nie skowronek się zrywa. Słowik, który śpiewa w środku nocy. Skowronek śpiewa dopiero nad ranem, budząc dzień i przeganiając noc. A my przecież mamy mówić o tej absolutnej ciszy, w której słychać właśnie śpiew skowronka, w której wszystko śpi, w której panuje absolutna cisza. Na zakończenie, tak jak zaczęliśmy od baroku francuskiego, przenieśmy się znowu w tamte czasy. Jest teraz rok 1733. Najświetniejszy francuski kompozytor operowy XVIII wieku, Jean-Philippe Rameau, pisze kolejną operę Hipolit i Arycja. I oto w pierwszym akcie, w trzeciej scenie, znajdujemy śpiew kapłanek bogini Diany, które oddają jej hołd. Posłuchajmy i popatrzmy, jak
brzmi ów króciutki fragment z bardzo piękną melodią, jedną z wielu pięknych melodii owej opery. Oto przychodzi wiek XX, mija 200 lat i w połowie XX wieku francuski kompozytor i organista Joseph Noyon pisze jeszcze raz tę samą muzykę, wyjmuje ową melodię Rameau, wydobywa ją z głębi opery, opracowuje na czterogłosowy chór mieszany z nowymi słowami poetyckimi jako hymn o nocy, czy hymn do nocy. O nocy, przyjdź na ziemię i sprowadź twej tajemnicy zaklęty powab. Cień, który ci towarzyszy, jest taki miękki, tak słodka jest muzyka twych głosów opiewających nadzieję. Twa moc przekształca wszystko w szczęśliwe marzenie. O nocy, zostaw na ziemi znowu twej tajemnicy zaklęty powab. Cień, który ci towarzyszy, jest taki miękki. Czy jest coś piękniejszego niż sen? Czy jest prawda słodsza od nadziei? Posłuchajmy, jak brzmi ten piękny fragment, wykorzystany skądinąd w filmie Pan od muzyki. Jak brzmi w wykonaniu zaledwie czwórki artystów? To jedna z najpiękniejszych pieśni o nocnej ciszy, o nocnej porze, o śnie, który realizuje się, gdy wszystko wokół milczy i zamiera.